kolejne losowanie. Kolejna osoba, która wygrywa kubek w Zajadamy Ocniany. Cóż, wybierzmy sobie pewnego takiego użytkownika, którego wyhaczyłem, przeglądając komentarze. Mianowicie chodzi o osobę Kajoch, bodajże. Tak, takie o przekreślone dziwne. Pekuś Pridak, to są ziomy, jedzą pizzę kurwiszone. Dobra, skurwysyny. Także gratulacje, wygrałeś kubek. Ten właśnie użytkownik. Jeżeli chcesz, drogi widzu, wygrać kubek i ty, to pisz jakiś komentarz, pisz jakiś chory komentarz pod tym filmem, udostępnij ten film dalej znajomym, lajkuj i właściwie oglądaj nasze odcinki, bądź na bieżąco. Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie, gorąco w kolejnym już odcinku Zajadamy, Oceniamy. Dzisiaj nie będziemy pili soczku, ale ocenimy pizzę Leone. Zapraszamy na kolejny odcinek Zajadamy, Oceniamy. Okej, dzwonimy do Leone Pizza pod numer telefonu 501-132-132. Tak, nasza zmora, że dzisiaj nikt z pizzy nie chce dowozić. Leone, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy można zamówić pizzę? Oczywiście można. O, ekstra. Proszę pana, coś takiego, ser, szynka, pieczarki. A to ja najpierw poproszę pana do telefonu. To nasz kierowca zadzwoni w razie czego, bo tam nie miałem dojechać. A ta pizza ma być mała czy duża? 30 cm to jest jaka? To jest mała. No to niech będzie, bo to pierwszy raz, to wie pan. Chcemy sobie jedną? Tak, jedną. Dobrze, to razem będzie 16:40 i tak około godziny. A to jeszcze pan poczeka, bo jeszcze ja sosy chcę. A, dobrze. Tak, to wtedy proszę pana czosnek łagodny. A drugie coś najostrzejszego, nie wiem co tam pan proponuje. Pomidorowy? Pomidorowo-ostry? No coś najostrzejszego, no to musi być chyba coś... O... No to możemy do pomidorowego ostrego dodać więcej tabasco. No to proszę. Zrobi pan najostrzejszy, jakąś petardę, żeby nas tutaj... Żeby diabli przyjechały. No i to chyba wszystko, tak? No bo tam adres pan ma i wszystko, dobrze, fajnie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. O, sama pizza z dowozem ze wszystkim 16:40 wyszła. Jedna z tańszych póki co. Także propsik. Lwiątko dotarło do nas po 50 minutach od złożenia zamówienia. Cóż, musicie zobaczyć to sami. Spójrzcie sobie sami, czy to nie brzmi trochę tak, wiecie, homo? Różowa uloteczka powiedzmy. Serce ze strzałą. Pierwsza sprawa to jest właśnie wspomniana ulotka, która zachęca na to, żeby wejść na stronę www i płacić online, złożyć zamówienie online. Tutaj macie nowość, możliwość płatności przez stronę www. Z miłości do pizzy Leone. No, ciekawie to wygląda. W środku mamy pewnie rozległe, olbrzymie menu z ilością dań i różnych potraw, które możemy sobie spróbować. Sprawdźcie sami. Zamiast paragonu, co otrzymaliśmy? Niespodzianeczka, świstek, po prostu z wydrukiem, za co i ile zapłaciliśmy. Wszystko. Także tak to wygląda 24,40 za całość. I przed państwem magiczny kartonik skrywający swoją, być może jedną z najlepszych pizz w Gdańsku. Pizza Ristorante Leone. Palce lizać. No właśnie, zobaczymy, czy rzeczywiście lizać palce. O, muszę wam powiedzieć jedno. Zapach, aromat tego jest niesamowity, nieziemski, super. Szyneczka jedna z lepszych. Nie jest to taka typowa konserwówka, to mi się bardzo, bardzo podoba. Dosyć dużo sera, pieczarek, no tak okazjonalnie, że tak powiem, nasypane. Ciasto mięciuteńkie. Mięciutkie ciasto nie wydaje się być sztywne. Wydaje się być też również takie puszyste, wypełnione od środka, nie takie napompowane, jak to w fast foodach niektórych ma miejsce.
tyle. Ciekawie się to wszystko zapowiada. Bardzo ładna pizza. Bardzo ładnie pachnie, te mięsiwo. Super jakości szynka. Pieczarek skromnie, sera dość sporo pod warstwą szynki. No i pomidorowy sos. A tutaj, tak jak widzicie, Leone z miłości do pizzy. Ja już sobie otworzę sosy. Bardzo obszerne swoją drogą. Ten bardzo taki pomidorowy. O, Pridak, ten sos będzie nam smakował. Dobra, próbujemy. W końcu ktoś wie, co to znaczy pizza. Wyrazisty smak. Jeśli sosy będą tak wyraziste jak to i tak wspaniałe, to ja jestem na tak. Sos czosnkowy. Bardzo gęsty. Patrzcie, nawet nie spływa. Bardzo dobry sos. Lekko słonawy. Może nawet przesadzicie jakiś intensywny. Trochę czosnku ma na pewno w sobie. No i tutaj sporo takich przypraw, ale bardzo jest gęsty. Obrzydliwie gęsty. Ten tak obrzydliwie gęsty nie jest. Kurde! Ostrość narasta. Ojej. Z coraz większym rozpędem. Leone kiedyś przyprowadza swoją żonę. Nie pozwolę Pekusiowi, żeby całą tą pizzę Leone sam zjadł. Sprawdzamy. Moi drodzy, co się pierwsze rzuca w oczy, jeżeli tą pizzę weźmiecie w rękę, ten kawałek? Wydaje się to wszystko być takie ciężkie, puszyste. Szyneczka lepszej jakości, pieczarek, no tak dosyć okazjonalnie niestety, oraz oczywiście ser. Dobra, lew prosto trafia do paszczy, do nory. Dobra pizza, bardzo dobre ciasto. Ciasto jest naprawdę bardzo dobre, puszyste i na pewno się tą pizzą najecie. Szyneczka rewelacyjna. Ogólnie całe to kombo tutaj tych smaków jest w porządku. Na pewno zdecydowanie lepsze niż to, co mieliśmy do tej pory w Gdańsku, ale jest to też pizza, która przewyższa poziomem to, co w ogóle nagrywaliśmy do tej pory w Zajadamą Cniamy. Myślę, że można ją polecić wielu ludziom. A my ją dostaliśmy z polecenia Franka Lisieckiego na Facebooku, za co serdecznie dziękujemy, ponieważ pizza jest dobra. A teraz sosik czosnkowy. No, takim typowym jogurtem śmietaną to nie pachnie. Gęściutki, zobaczcie. Kurczę, taka zbita masa. Sosik, mam nadzieję, czosnkowy. Polecam każdemu do spróbowania, to będzie ciekawostka dla wielu, ponieważ ten sos naprawdę jest unikatowy. Nie tylko pod względem smaku, ale też tego, że on jest bardzo gęsty, bardzo zbity. I to jest właśnie ten element, który sprawia, że troszkę się to kiepsko może jeść. A tymczasem na nasz ruszt wpada również sos ostry. Który daje takim koncentratem. Mam nadzieję, że tylko to będzie coś ostrego, co wypali. Nie, Pekuś? No. Jest moc. Z początku jest moc. Przez chwilę narasta. Potem do jakiegoś momentu dochodzi dosyć mocnego. Dochodzi? Dochodzi i potem stoi. Polecałbym go osobom, które lubią mocne smaczki. I tyle. No patrząc na tą pizzę jako całość, to muszę powiedzieć, że jest to jedna z lepszych pizz ogólnie w serii Zajadam Ocniany. No właśnie, czy to była taka lwista pizza? Zdecydowanie. Bardzo dobrej jakości szynka, dobry ser, ciasto, rewelacyjne. Rewelacyjne ciasto, proszę państwa. Proszę państwa. Gorąco je wszystkim polecam. Bardzo gęste sosy. To nie sos. A ten ostry, to rzeczywiście był ostry. Ale strona marketingu, tak, mamy stronę, mamy fejsa, zamówienia online. Paragonu nie dostaliśmy, tylko świstek, gdzie tam było coś napisane. Moja ocena. Najpierw Pekuś. Wiecie co? Powiem wam tak. Jesteśmy kolesiami, którzy zjedli tysiące pizz. I byśmy dali, gdybyście, drogie Leone, gdybyście dali nam paragon, to ja bym dał dyszkę na dyszkę.
byście dołączyli do zacnego grona Gringos Amigos z Duski. Natomiast przez ten paragon zjeżdżacie pół piętra w dół, czyli na 9,5 na 10 i to moja ocena. Natomiast jeżeli miałbym samą pizzę oceniać, samą pizzę bez sosów, to dziesiąteczka może by była, nie? Ale tu niestety bierzemy wszystko pod uwagę, choć meritum to jest właśnie pizza. Pizza, także ode mnie 9, od Pekusia 9,5. Postarajcie się, może będzie lepiej. Dajcie na drugi raz paragon, jakbyśmy drugi raz wpadli. Tak jest, a za tydzień ostatni odcinek z Gdańska. Dzień.